A nasz ojciec prymas to go po prostu kochał. Zawsze mówił, kocham tego Wojtyłę. I odnosił się z niezwykłą miłością i gestami największej serdeczności wobec niego. Nasz ojciec prymas dostał zaproszenie na synod biskupów w Rzymie, a także zaproszenie do Ameryki. No i starał się o ten wyjazd. Oczywista, władze państwowe całkowicie odmówiły. No to było bolesne nie tylko dla naszego ojca, bo ojciec bardzo chciał sprawić przyjemność zarówno na synodzie, zebranym tam kardynałom, ale także jechać do Ameryki, gdzie oczekiwali ojca i bardzo, bardzo byli zmartwieni, że ojciec nie może przyjechać. Ojciec bardzo pragnął tego wyjazdu, no ale co miał zrobić? Kiedyś przychodzi kardynał Wojtyła na Miodową, a ja miałam swój pokój pracy. Od razu do mnie, zanim wszedł do apartamentów ojca naszego, czyli prymasa, wszedł, bo on taki był szybki, chodził szybko, więc tak po prostu prawie wbiegł do mojego pokoju, wiedział, że tam pracuję, zapukał, wszedł, ja naturalnie wstałam, ucieszyłam się ogromnie o ksiądz kardynał, a on mówi tak, Marysia, czy to jest prawda, że prymas nie dostał paszportu na synod biskupów i do Ameryki? Ja mówię, tak, prawda. On tak moment się zatrzymał, potem wsadził rękę za sutannę, wyjął swój paszport i mówi, patrz, mam paszport, ale z niego nie skorzystam. Nie pojadę ani do Rzymu, ani do Ameryki. Nie ma delegacji biskupów polskich bez prymasa. Tak powiedział i nie pojechał. To był wyraz największej solidarności z prymasem. Niektórzy uważali, że może ojciec go o to prosił. Absolutnie. Ojciec był zaskoczony takim jakimś tam pytaniem niektórych. Ojciec chciał, żeby kardynał Wojtyła jechał. Jak prymas nie może, to tym bardziej kardynał Wojtyła powinien pojechać. Nie pojechał. Im komuniści robili wszystko, żeby ich skłócić, tym kardynał Wojtyła robił wszystko, żeby okazać bliskość swoją z prymasem Polski. I to nie tylko tak osobiście, bo rzeczywiście był szalenie życzliwy i serdeczny dla ojca, zresztą ojciec dla niego też ogromny. To była wielka przyjaźń. No chyba mogę powiedzieć wielka, taka naprawdę wielka biskupia, naprawdę miłość. Ale nie udało im się skłócić. I to tym bardziej byli siebie blisko i tym bardziej publicznie okazywali sobie życzliwość i przyjaźń. To komuniści spuszczali ręce, bo im się to wszystko nie udawało. Pani Mario, Karol Wojtyła przyjeżdżał do prymasa do Bachledówki. Jak wyglądały te pobyty? Co się wtedy robiło? Jak się zachowywał Karol Wojtyła? No roześmiałam się. Roześmiałam się na to pytanie, bo to było coś tak serdecznego i miłego i tak bliskiego i ludzkiego, że można tylko się uśmiechnąć, a nawet roześmiać na pytanie, jak to wyglądało. Na początku witali się bardzo serdecznie, a potem była rozmowa. Najpierw była rozmowa. Wtedy sobie siadali po krótkiej tam jakiejś kawce czy coś, po paru zdaniach. Ojciec zabierał kardynała Wojtyłę najczęściej nie do pokoju, tylko gdzieś tam w teren, na terenie Bachledówki i sobie gadali. I to była rozmowa najmniej trwająca 2 godziny. Nieraz patrzyliśmy na zegarek, to nawet mrugałyśmy z daleka, że już tam obiad czeka, a to znowuż tam jakiś potem wieczorny posiłek. No nic nie można było tej rozmowy skrócić, rozerwać. I zapytałam kiedyś ojca, czy mogę ojca zapytać, właściwie o czym tak rozmawiacie tyle czasu? No ojciec mi odpowiedział, no przede wszystkim o sprawach Kościoła w Polsce. Kościół w Polsce, jak go ratować, jak się zachowywać, bo komuniści wszystko robią,
żeby Kościół był uderzony i żeby Kościół rozbić. No i w tym byli wzajemnie sobie, Karol Wojtyła i prymas byli sobie wzajemnie pomocą i byli absolutnie jednomyślni. To była jakby jedna głowa, jedno serce, a nie dwa. A myślę, że w tym wszystkim nie tylko była myśl o Polsce, bo była, muszą być jedno dla Polski. Przecież Polska jest taka prześladowana przez komunistów, więc musi gdzieś być objawiona ta jedność właśnie w tych dwóch kardynałach, Wyszyńskim i Wojtyle. Rozmowa trwała 2 godziny. A potem, jeżeli to było przed południem, to był potem obiad, a jeżeli to było po śniadaniu, to potem była piłka. A nieraz piłka była 2 razy dziennie. I przed obiadem, i po podwieczorku. Kardynał Wojtyła namiętnie grał w piłkę. Używam tego słowa namiętnie, bo to się tak prosi, żeby takie słowo było użyte. On grał szaleńczo. Nawet kiedyś, ja myślę, Boże, co to będzie? Kardynał tak odbijał piłkę, grał świetnie, a ksiądz Boniewicz, który zawsze był z naszym ojcem prymasem na wakacjach, był spowiednikiem prymasa, ksiądz Boniewicz też grał szaleńczo. Więc jak kardynał Wojtyła grał w jednej partii, a ksiądz Boniewicz w drugiej, to było takie szaleństwo, że ja się bałam, że coś się stanie. A tak dla wesołości powiem, że Krysia, tutaj obecna, Krysia Szajer, ona jest w tej chwili tutaj naszą przełożoną, Krysia zawsze słyszała, jak kardynał, zawsze była w partii księdza kardynała i kardynał mówi: Kryśka, musimy przegrać, oni muszą wygrać. A znowuż w naszej partii, no to ja mówiłam: dziewczyny, no nie wygłupiajcie się, oni muszą wygrać, partia kardynała musi wygrać, a nie my. Zresztą ja im tak psułam, tak dokładnie im psułam, bo jestem taka lewa noga do sportu i do siatkówki, że nie było obawy, że my przegramy. Nie sztucznie, tylko naturalnie, bo ja im wszystko popsułam. I kardynał Wojtyła grał aż tak, że raz czy 2 razy nawet się przewrócił. I podleciałam z drugiej strony, chciałam mu pomóc, on mówi: nie, ja się podniosę, nie potrzeba mnie podnosić. I szalał dalej. To było coś cudownego, ta siatkówka z kardynałem. On się naprawdę odprężał od wszystkich ciężkich spraw Kościoła, swojej archidiecezji krakowskiej. No, naprawdę szalał, ale to było coś uroczego, coś tak serdecznego, coś tak bliskiego. No, oczywista wieczorem, po wieczerzy był śpiew. Cóż to był za śpiew? Ja po prostu, ja nie jestem znowuż taka śpiewająca. No, słuch mam niezły, ale nie łapię tak szybko. Do dzisiejszego dnia nie tylko pamiętam te osoby, ich twarze, ale ten śpiew, cudowny śpiew kardynała. Kardynał nieraz śpiewał solo. I to było coś przecudnego. Na przykład śpiewał solo o kowboju, o starym kowboju. Jeszcze tam jakąś Bieszczady. Śpiewał solo, a miał cudowny głos. Naprawdę przepiękny głos. Nieraz, aż mi się tak śmiesznie, bo sobie pomyślałam: Boże, żeby on nie był kardynałem. Mógłby wszystkie sceny polskie rozśpiewać. No ale lepiej, że był kardynałem. Nie śmiałby być aktorem i śpiewać na scenach polskich. Piękny miał głos. Śpiewał i śpiewał tak, że nieraz już wszystkie ścichłyśmy, żeby on śpiewał sam. A nieraz sam śpiewał solo. A nieraz się włączał w nasz śpiew, myśmy cichły i on wtedy kończył solo. A nasz ojciec wytrzymywał te śpiewy do 11 wieczorem, czyli prymas już dalej nie wytrzymywał. Po prostu wychodził do siebie, do pokoju, kładł się wcześniej spać. I wcześniej jak wcześniej, to już była najmniej 11 do 12. A kardynał Wojtyła szalał z nami w siatkówkę do 2 przynajmniej. To znaczy już tak przed 2 mówiło się: trzeba kończyć.
ale ten koniec trwał co najmniej godzinę. Tośmy stawali, to kardynał stawał, no to śpiewał, to myśmy tam coś jemu gadały, tośmy go całowały w ręce. No były różne, było szalenie serdecznie. I mówimy, no wreszcie trzeba iść spać, bo przecież ksiądz kardynał rano musi wstać, odprawić mszę, no my też. No ale to się mówiło, to tylko były słowa, a najmniej pożegnanie trwało godzinę. Najmniej, on śpiewał, już kończył, no to już idę. Ale wracał i kończył, potem znów nową piosenkę. To wtedy było o tym kowboju, to wtedy było o tym krasnoludku, jak on był wałkowany i z tego krasnoludka zrobiła się niteczka. Nie pamiętam szczegółów, ale kardynał dokładnie znał słowa, nawet dziewczyny zapominały nasze. A on śpiewał, no i miał ten cudownie piękny głos i przytupywał, oczywiście przytupywał. A jeszcze zanim nasz ojciec wyszedł, a tak mniej więcej 11, ojciec wychodził z tych śpiewów, to jak ojciec jeszcze był z kardynałem i z nami śpiewał, to nasz ojciec robił perkusję. Brał szklankę, jakiś tam młotek i ja tam się nie znam tej perkusji, tylko wiem, że to była perkusja. I to wiecie, co znaczy perkusja. Tam jakieś odpowiednie stukania i to była perkusja, więc to było coś przecudnego. Ojciec był ten perkusista, kardynał był śpiewakiem, no my tam mruczałyśmy, żeby nie zagłuszyć kardynała. Zresztą nie dałoby się, bo on śpiewał tak mocnym głosem, i tak potężnie i tak pięknie, że mimo woli cichłyśmy. Jak Paweł VI umierał, rano zachorował, wieczorem nie żył. I mówił cały czas, wszyscy bliscy Pawła VI nam potem powtórzyli. Wołał tylko jedną osobę, Marię. I mówił cały czas, mamma mia, mamma mia. Tak słodko mówił do Maryi i tymi słowami mówiąc, oddał ducha Bogu. No byliśmy, ojciec był bardzo przejęty, no kardynał Wojtyła przecież też. I ojciec nam mówił tylko tak, tym swoim duchowym córkom. Pamiętajcie, jeszcze musi być wybrany Włoch. A my mówimy, a dlaczego Włoch? Tyle wieków był Włoch, to może teraz może być wybrany już ktoś inny. Nie, jeszcze Włoch, mówił prymas. Bo papież jest przede wszystkim biskupem Rzymu, więc jeszcze Włosi mają prawo do swego papieża. No a przed wyborem kardynała Wojtyły na papieża jeden z księży polskich, który był na Watykanie, ksiądz Lewandowski, myśmy się bardzo z nim przyjaźnili, powiedział tak, jak zaczęło się konklawę, na którym już był wybrany Wojtyła. Powiedział tak, będzie trwało konklawę 2 dni i będzie wybrany Wojtyła. A jeżeli by nie był wybrany Wojtyła, to będzie trwało dużo dłużej, bo będą się kardynałowie wahali, bo jeszcze będzie widocznie Włoch i wtedy będą przetargi, kto, który. Ale mówię wam, powiedział nam Lewandowski, będzie wybrany Wojtyła. Ja mówię, skąd ty wiesz? Wiem. Będzie wybrany Wojtyła. I był wybrany Wojtyła. I pamiętam, bardzo szybko, w drugim czy w trzecim głosowaniu już był Wojtyła. A jak tak się zbliżał, to mogę naprzód to powiedzieć, czy? To jak się zbliżał już wybór, to wiemy od naszego ojca. Jak się już zbliżał wybór, to znaczy już widocznie było tyle głosów na Wojtyłę. Ale jeszcze nie było tej pełnej ilości głosów, to ojciec podszedł do kardynała Wojtyły i powiedział tak, i to wiemy od ojca, a potem już od papieża, też nam to powiedział. Jak wybór się dokona, bardzo proszę przyjąć. I wrócił na swoje miejsce. A jak
już było wiadomo, że on jest wybrany, Wojtyła, to ojciec jeszcze raz podszedł do papieża i powiedział, radziłbym przyjąć imię Jan Paweł II. Na co odpowiedział, już elekt, już tak myślę, myślę tak samo. Bardzo dziękuję. I myśmy zapytały już po wyborze, byliśmy u papieża i pytamy, Ojcze Święty, a czy to, że nasz ojciec tak powiedział, jak wybór się dokona, proszę przyjąć, to czy Ojcu Świętemu to pomogło do przyjęcia wyboru? Bo może Ojciec Święty nie miał w ogóle wątpliwości, żeby przyjąć. Ale jeśli Ojciec Święty się wahał, to czy to pomogło? I teraz odpowiedź Ojca Świętego. Bo pytałyśmy to już jak Ojciec Święty został Ojcem Świętym. Tak mówi. Bardzo mi pomogło. Dobrze, że mnie o to pytacie, bo bardzo mi to pomogło. No i zapytałam, ale w jakim sensie pomogło? Nigdy bym wyboru nie przyjął bez tego zdania prymasa. Tak powiedziane było takim głosem, jakby ksiądz prymas mnie wydawał rozkaz. No a ksiądz Karol Wojtyła, no zanim został papieżem, no to był, to prymas był dla niego jakby takim troszkę zwierzchnikiem. Mówi, uważałem to za rozkaz. Nie przyjąłbym. A ja mówię, dlaczego by ksiądz kardynał nie przyjął wyboru? I teraz wzruszające zdanie. Bo nie zostawiłbym go tam samego w wojującym komunizmie. To była wzruszająca odpowiedź. Ale ponieważ prymas tak powiedział, przyjąłem to za wolę Bożą. Za rozkaz od Pana Boga. I przyjąłem. A nasz ojciec jeszcze tego wieczora nie przyszedł, bo przecież nie było rozwiązane konklawy. Wybór był tego dnia, a na drugi dzień dopiero w południe było rozwiązane konklawy. Wtedy ojciec przyszedł na Pietrokawalin, czyli do Domu Polskiego. Tam, gdzie mieszkał, bo zawsze tam u księdza Mączyńskiego. Ksiądz Mączyński był jego kolegą, ojca jeszcze ze studiów. To był rektor seminarium. I ojciec przyszedł, wyglądał, jakby parę kilo z niego opadło, a był zielono-siny. Wyglądał tak strasznie, że ja no po prostu nie wiedziałam, co mam robić. Myśmy się rzucili ojcu do kolan, a ojciec tylko zrobił tak. Położył palec na ustach i powiedział tak. Nic nie mówcie, ani słowa. Bo będę łkał. Łkał, czyli płakał. Nigdy nie używał tego słowa. Bo będę łkał. Więc my cicho nic nie mówimy. A ojciec powiedział, chwilę milczą. Myśmy tak przy ojcu kolanach, przy ojcu nogach tak klęczały. No i mogliśmy się nawet powstać, byliśmy tak zwrażeniowane. A ojciec powiedział, i to ja zapytam jeszcze, ojciec jest siny, co się stało, dlaczego? A ojciec powiedział tak, do 4 rano rozmawialiśmy z nowo wybranym papieżem. Obaj prawie sztochaliśmy. Wojtyła i ja. No też wyglądał jak cień. A potem powiedział, takiego papieża nie było bardzo dawno. I powiedział tak, jak powiedział, że rozmawiał do rana z nim, to powiedział tak, cóż to za piękna słowiańska twarz. A przecież tyle razy rozmawiali, tyle razy godzinami, więc znał tę twarz. A tak powiedział, cóż to za piękna słowiańska twarz. A potem chwila milczenia, papieża, o takiej umysłowości, o takim intelekcie nie było na stolicy Piotrowej od kilku wieków. Dosłownie powtarzam. Był wstrząśnięty. Jeszcze...
przez następne dni też przychodził do Jana Pawła. Codziennie. Codziennie na obiad papież go zapraszał i codziennie ojciec na ten obiad szczęśliwy, że może i że będą razem. Wracał z tych obiadów, to tak z pięć dni, przez jakieś pięć dni, dzień w dzień chodził na obiad. I wracał taki uszczęśliwiony, uśmiechnięty, jak któregoś dnia wraca i mówi tak. Jutro idziecie wy do papieża. My, oczy w słup, co? My? O Boże, do papieża. No przecież to Karol Wojtyła. No to czego się tak, czego tak jesteście zdumione? Przecież znacie go dobrze, kochacie go od tylu już czasu. Mówimy, no tak ojcze, ale to jest teraz już papież. To jak to iść do papieża? Na obiad? No. Pierwsza myśl, jak się ubrać? No to kombinowałyśmy najlepsze ubranie włożone, najlepsze sukienki. No ale tak nie miałyśmy dużo w Rzymie, bo przecież z Polski nie przywiozłyśmy dużo. Ale ubrałyśmy się jak najpiękniej, jak mogłyśmy najlepiej. Uczesałyśmy się, w ogóle było wszystko. No i ojciec na nas czeka. I mówi, idziemy, nie możemy się spóźnić. Ojciec nas prowadził na Watykan. No i do papieża. No i to pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym. To było coś niesamowitego. No oczywiście rzuciliśmy się na kolana, całowaliśmy go po nogach. On miał już czerwone buciki, bo już papież. Miał czerwone buciki, takie śliczne czerwone buciki. Jako kardynał chyba nie miał ich jeszcze, nie. I całował, a on tylko się oganiał. Nie róbcie tego, dzieci, co wy wyprawiacie? Uspokójcie się. Marysia, czy ty widzisz, co się dzieje? Tak mówił ciągle. Ja mówię, Ojcze Święty, widzę, no widzę, coś niesamowitego. Ty, Karol Wojtyła, kardynał z Polski, jesteś papieżem. No, no widzę, no, no coś niesamowitego się dzieje. I znowuż tam śpiewki, śpiewałyśmy. Karol Wojtyła, już papież, śpiewał z nami, podchwytywał Bieszczady, coś tam jeszcze. I znowuż, Marysia, czy ty widzisz, co się dzieje? Ja mówię, Ojcze Święty, widzę, no po prostu jestem oniemiała. A dlaczego jesteś oniemiała? Ze szczęścia. No i tak było wesoło, strasznie miło. No i potem jeszcze Ojciec Święty nas zaprosił do siebie. I potem był obiad. I no już tak też jeszcze było. A potem nam pokazał łóżko, w którym umarł, na którym umarł Jan Paweł I. Oprowadzał nas po tych apartamentach papieskich. Wszystko bieluteńkie. Ja myślałam, że apartamenty papieskie to no jednak papież, poza tym dom, taki stary rzymski dom, to że to będzie ciemne, meble jakieś takie ciemne, wszystko bielusieńkie. Coś tak pięknego, te apartamenty papieskie, kremowo-białe, wszystkie takie, no po prostu słodkie, aż się chciało lizać. Takie wesołe, pogodne. Ja mówię, oj dobrze, Ojcze Święty, że ty masz taki apartament, taki jasny, taki promienny jak ty. Ty jesteś taki radosny, promienny. Nie mogłoby tu być mebli jakichś starych, ciemnych, a są prześliczne, przejasne. Taki Ojcze Święty jak ty. No i takie były pogaduszki. Potem jeszcze dość długo, fotografia oczywista. No długo jeszcze rozmawialiśmy. A, bo ja strasznie prosiłam papieża jako kardynała jeszcze, nie był papieżem, żeby wszystko zrobił jako kardynał, żeby świat przez poprzedniego papieża był oddany Matce Bożej, ale kolegialnie. To znaczy razem ze wszystkimi biskupami świata, całego globu ziemskiego w jednym momencie. A wtedy kardynał Wojtyła mówi, no to jak sobie to, Marysiu, wyobrażasz? No, albo niech papież, kardynał Wojtyła mówił, albo niech papież zwoła wszystkich biskupów świata do Rzymu i odda świat kolegialnie Matce Bożej, albo niech wyda takie pismo do wszystkich biskupów świata, że tego i tego dnia, o tym momencie, wszyscy biskupy globu ziemskiego oddają świat Matce Bożej, a żeby uratować pokój świata. No to mówię, to muszę sobie przemyśleć.
którą wersję wybrać. Zresztą te obie wersje podsunął, bo ja tylko mówiłam oddać świat. A kardynał mówi, ale ty tak mnie o to prosisz. Ja mówię, książę, Ojcze Święty, przecież ty jako kardynał zwracałeś się do papieża Pawła VI z tą prośbą. Ty pisałeś memoriał w tej sprawie o oddaniu świata. Wspaniały teologiczny memoriał napisał kardynał Wojtyła, który trzeba by teraz odczytać. To jest teologia, czysta teologia. Dlaczego Matce Bożej trzeba oddać świat i uniknąć w ten sposób wojny, która ciągle grozi, III wojny światowej. I jak ja to już papieżowi, tak wziąłam go na buty, dziewczyny nie pozwoliły go wziąć na bok, no to tak się nachyliłam i mówię, Ojcze Święty, no to teraz oddaj świat Matce Bożej, kolegialnie. Wezwij wszystkich biskupów świata, że mają z tobą to uczynić w jednej godzinie, o jednym. A Ojciec Święty się do mnie zwraca i tak, a Marysiu, wiesz, że teraz to jest nawet możliwe, że teraz to się nikt temu nie zdziwi, że papież się do świata, do wszystkich biskupów świata zwraca z taką prośbą. To ty się módl, a ja będę działał. Tak powiedział. Powiedziałam, dobrze. No i to oddanie dokonało się dużo później, ale oczywiste, co przecież musiało to być bardzo przygotowane, dokonało się w 1984 roku, kiedy wszyscy biskupi świata o jednej godzinie oddawali świat Matce Bożej na wezwanie papieża, już Jana Pawła II. Jan Paweł II leży w klinice Gemelli po zamachu. I tego dnia był już przedtem, na parę dni przedtem, ogłoszony dzień modlitwy za chorego prymasa o cud uzdrowienia. Więc Warszawa już wiedziała, że ma przyjść, warszawiacy. No ale właśnie doszedł ten zamach. I przez megafony, przez różne środki przekazu było wiadomo, że jest spotkanie przed wieczorem, po południu. Będzie wielka modlitwa Warszawy i narodu polskiego o cud uzdrowienia Ojca Świętego i prymasa. No i przychodzimy na plac, gdzieś tam się wciskamy w tłum. No, przejęte ogromnie, no bo rzeczywiście trzeba cudu, żeby ojciec wyzdrowiał. Trzeba chyba cudu, żeby papież powstał z tego zamachu. I w pewnym momencie, jak to było? To było przed kościołem świętej Anny, czyli kościołem akademickim w Warszawie. No ten cały plac był zabity i plac zamkowy, na którym stoi kolumna Zygmunta. Bardzo ścisk wielki był. I modlitwy, ludzie płaczą. Ach, to był, po prostu można powiedzieć, to był głośny szloch ludzi na tym placu. Ludzie szlochali. Prymas chory, właściwie umierający. Jan Paweł II po zamachu. I były modlitwy. Ci, co prowadzili modlitwy, to łkającym głosem. I w pewnym momencie odrywa się jakiś elegancko ubrany mężczyzna, taki widać inteligent, i krzyczy na cały głos. Boże, Boże, co z nami będzie? Jan Paweł II po zamachu w klinice, a prymas ciężko chory, umierający, Boże, i on krzyczał na całe gardło. Chyba cały plac go słyszał. Zresztą tam ktoś podleciał, podsunął mu ten mikrofon. I on krzyczał, ale tak krzyczał, że ja podeszłam do niego, byłam niedaleko. Złapałam go za ręce, na rękę i mówię, będzie dobrze. Będzie Bóg. On będzie zawsze. Niech Pan nie krzyczy. Niech Pan nie szlocha. Będzie dobrze. Na pewno będzie Bóg. I on się natychmiast uspokoił, a tak wrzeszczał, że po prostu ludzie byli oszołomieni.